No to od czego tutaj zacząć? Pomyślałam sobie, że takie opowieści o pierwszej miłości są całkiem fajne i warte zapamiętania, bo ja już teraz widzę, że niektóre chwile umykają mi, więc nie wiem, co będzie za 10-15 lat, a jak sobie nagram taki filmik, no to będzie fajnie do niego powracać, prawda? Kiedyś na emeryturze sobie chętnie wrócę do tych moich wspominek, ale nie będziemy obgadywać tematu oczywiście w wieku dorosłym, tylko to, co się działo za dziecka. I moja taka prawdziwa pierwsza miłość. Mnie się to zdarzyło dosyć szybko, bo było to w wieku 6 lat, gdy byłam w przedszkolu. Ale zanim jeszcze ta moja pierwsza miłość, to Wam powiem o takim jednym amancie. Mieszkałam wtedy w Bieruniu. Zapomniałam, gdzie to jest, czy Bieruń stary, czy Bieruń nowy. To jest przy... O, spada mi ten kwiatuszek. To jest tam, gdzie jest kopalnia Piast. Też nie wiem, czy ta kopalnia jeszcze dalej działa, czy nie, ale w każdym razie to było w Bieruniu. Bo ja w ogóle pochodzę z miasteczka Oświęcim, urodziłam się w Oświęcimiu, no i później jak miałam kilka lat, przeprowadziliśmy się właśnie do Bierunia. No i tam moja taka pierwsze wspomnienie to było takie, że strasznie się wstydziłam, bo w przedszkolu doczepił się do mnie jakiś taki gostek, a on nie był za bardzo jakoś chyba w moim typie na tamten okres, a on się jakoś tak mnie uczepił i chodził za mną i jakieś tam takie prezenciki mi przynosił, wiecie jak to dzieci. No i w końcu podszedł kiedyś do mnie i mówi tak, czy ja mogę być jego narzeczoną. Narzeczoną, jak to takie dzieci, nie? I on tak do mnie, Marzena, czy ja mogę być, czy ty możesz być moja narzeczona? A ja tak patrzę na niego i mówię tak, dobra, ale moja koleżanka Ewa też. Bo ja nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy narzeczona, ale moja koleżanka Ewa też. I nawet jeszcze mam gdzieś takie zdjęcie właśnie z tego okresu, zdjęcie z przedszkola, z jakiegoś balu, gdzie stoimy w rzędzie i właśnie jest ten chłopak i jest ta Ewa. O, spada mi kwiatuszek. No, jest ta Ewa i to dlatego to wspomnienie jest takie fajne, bo jakby mam jeszcze dowód i pamiątkę z tym chłopakiem, prawda? No. I później miałam jeszcze takiego drugiego amanta, ale tutaj nie mogę sobie przypomnieć, czy to właśnie jest ten sam chłopak, ale podejrzewam, że tak, bo on używał też tego słowa narzeczona. I stawał mi pod balkonem, bo my mieszkaliśmy chyba tam na 3. piętrze czy 4. Do dzisiaj pamiętam, balkon mieliśmy osłonięty taką, wiecie, taką przeplataną plastikową osłonką, wiecie jak to było kiedyś na balkonach. I on stawał pod tym balkonem jak Romeo i się wydzierał, Marzeno, ty moja narzeczono. A ja to do dzisiaj pamiętam, jak tak zerkałam z tego balkonu, on tam stał na dole i tak się chowałam ze wstydu za tym plastikiem, a on się tam wydzierał dalej, Marzeno, ty moja narzeczono. A mówię wam, nie mieliśmy więcej wtedy niż 6 lat. No tak, bo ja potem później się no tak, nie mieliśmy więcej, bo później się właśnie przeprowadziliśmy już na Śląsk. No i w każdym razie to była taka moja pierwsza traumatyczna miłość jednostronna. A później zdarzyła się moja ogromna miłość. Słuchajcie, miał na imię Tomek. To dzisiaj też pamiętam. Chodziliśmy razem do przedszkola, ale chyba nie byliśmy w jednej grupie. I ten Tomek tak mi się podobał. Też mam go na jakimś zdjęciu, bo mamy takie zdjęcie grupowe też z balu przebierańców i on jest tam przebrany za Indianina, jak on wyglądał z tym wielkim takim pióropuszem. I on mi się tak wtedy strasznie podobał. I pamiętam ciemne włosy, ciemne oczka, taka ciemna, opalona buźka. Sam się, o kurczę, no nie opalona, taka cera ciemna, nie? Mówię, o kurde, taki fajny chłopaczek. 6 lat! Dziewczyny 6 lat! U mnie to się zaczęło dosyć szybko. Jakiś taki kochliwy typ byłam. No, ale no wtedy, no jak to w przedszkolu, no to się tam nic nie dzieje. Ale słuchajcie, ile no minęło kilka lat, zaczęłam jeździć na kolonie. Ja w ogóle bardzo szybko zaczęłam jeździć na kolonie. Rodzice zaczęli mnie wysyłać no tak 6-7 lat jak już miałam, pierwszy raz pojechałam na te kolonie. Pierwszy raz to była też dla mnie taka trauma, pamiętam, że chciałam, żeby mnie zabrali po tygodniu, że płakałam, ale później się już jakoś tak przyzwyczaiłam i później już co roku jeździliśmy z tej kopalni Piast właśnie na kolonie. No i któregoś roku, ale to już byłam starsza, tam może miałam 12 lat, patrzę, no Tomek przy autobusie, nie, stoi, mówię, kurde, jedziemy razem na kolonie. No i nogi mi się trzepały, takie miałam ugięte nogi, kurcze, jak z waty. No i pojechaliśmy na te kolonie i to był dla mnie horror, całe 3 tygodnie, bo on zwracał uwagę na inną dziewczynę. Tam była taka dziewczyna, też właśnie taki nieeuropejski typ urody, że tak powiem, z długimi włosami, taka elegancka. No i wiecie, ja to taka, też miałam piękne, długie włosy, no i nie wyglądałam źle, nie powiem, ale jakoś chłopaki strasznie zwracali uwagę na tamtą dziewczynę, bo ona była egzotyczna, była taka inna. No i to była dla mnie straszna trauma i ten mój Tomek dalej w tych moich marzeniach, no i nic, no, tylko tak na niego patrzyłam. Tam jakieś inne chłopaki się kręciły, no ale to nie było to. I słuchajcie, kolejnego roku znowu jadę na kolonie i znowu widzę Tomka. No to wtedy mówię, no nie, no po prostu to jest przeznaczenie. I rzeczywiście tego roku jakoś tak się wydarzyło, jakoś nie wiem, rozkwitłam, może się bardziej kobieca stałam, on zwrócił na mnie uwagę. I to była moja miłość kolonijna. To było, wiecie, zaczęło się też od takich karteczek. Wtedy to była taka moda, że no nie było handy, nie było SMS-ów i takich innych wiadomości, więc dawało się, pisało się jakąś karteczkę, dawało się koleżance albo koledze, wiesz, zanieść jemu, czy tam zanieść jej wiadomość ode mnie, nie? Potem się odpisywało na tą karteczkę, dawało się z powrotem. Albo jakieś tam takie drobne upominki, to dostałam jakiś tam pierścioneczek, dostałam jakieś, to już tam, już nie pamiętam, jakieś takie drobnostki, wiecie, na koloniach się kupowało z miłości. No i tak był ten mój Tomek i nawet graliśmy razem w paletki i w piłki, i w piłkę, i była gra w butelkę, znacie tą grę w butelkę? To były przeżycia, to były emocje. Dla młodszej generacji, którzy nie wiedzą, co to jest gra w butelkę, to siadało się w okręgu, chłopaki, dziewczyny, pomieszane towarzystwo, kto był zainteresowany, i na przykład to były takie gry tematyczne, można było sobie zagrać prawda, szczerość, nie wiem, zadanie, a można było też w buziaki. No i to było wtedy bardzo popularne, więc kręciło się butelką, no i 2 osoby, które jedna po drugiej były przez tą butelkę wskazane, musiały się całować, bez znaczenia, czy to był chłopak, chłopak, dziewczyna, dziewczyna, jakoś to trzeba było przetrwać. No, ale tak mi się trafił ten z nim chyba pierwszy buziak z tym moim Tomaszkiem. No i potem takie, wiecie, no takie buzi, za rączki. No nie pamiętam już szczegółów, ale wiem, że miłość była ogromna i jak skończyły się kolonie i staliśmy przed tym autokarem, to płakaliśmy obydwoje. No, to było piękne. No i później w niedługim czasie chyba, poczekajcie, no to ile to ja tych lat miałam? Aha, tak, bo my już nie tak, dokładnie, już teraz wiem, bo my już nie mieszkaliśmy wtedy na Bieruniu, czy w Bieruniu, tylko przeprowadziliśmy się do Mysłowic, no ale że tata pracował nadal na kopalni jeszcze, no to korzystaliśmy z tych kolonii, ale to już chyba były, zdaje się, moje ostatnie kolonie. Ja już później się z tą moją wielką miłością nigdy nie zobaczyłam. Kiedyś tam się dowiedziałam od kogoś, że został jakimś judoką czy karateką, także... Chłopak ambitny, no ale no tak się skończyła ta moja wielka miłość. I co później było? Więc to była taka moja największa miłość. Później jeszcze były takie, wiecie, zanim wyszłam za mąż, nie. I to była taka moja pierwsza i największa miłość, jeżeli chodzi o te dziecięce lata. Później, zanim poznałam mojego przyszłego męża, bo ja go bardzo szybko poznałam, mając już 16 lat, no to tam jeszcze się tam jakieś takie drobne miłości, szczęśliwe lub mniej szczęśliwe, pojawiały. Był jakiś Waldek, jak pojechaliśmy na urlop do Szczytna. to tam właśnie poznałam jakiegoś Waldka, ale to były takie spacerki, też takie jakieś niewinne uczucie. Ale chyba nie było za duże, bo jak myślę o tym, to nie wspominam tego tak jak mojego Tomaszka. Później była jeszcze, to nie wiem, czy to miłość, co to było takie dziwne przeżycie, bo ja mając 14 lat, niecałe 14 lat, dosyć się pochorowałam i byłam w szpitalu prawie przez pół roku. I tam w tym szpitalu poznałam chłopaka. Poznałam chłopaka, który miał na imię Darek. Nie, to miałam chyba 13 lat. Jeszcze chodziłam wtedy do szkoły podstawowej, do 8 klasy. No i miałam taki po prostu... no, przyplątała się do mnie takie choróbski. No i poznałam w szpitalu właśnie chłopaka o imieniu Darek. I to też było takie dosyć dla mnie znaczące. Zaraz Wam powiem dlaczego. No i ten Darek, on tak strasznie o mnie gdzieś zabiegał. Ojejku, to było... on był też pacjentem, chciałam Wam powiedzieć. On był też pacjentem i on tak jakoś strasznie o mnie zabiegał i podobał mi się. Nie, czekajcie, jak to było z tym Darkiem? Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Wiem, że w tym szpitalu był i ja później... Jak to było z tym Darkiem? Nie mogę sobie przypomnieć, dlaczego ta znajomość się urwała, bo on mi się podobał, ja jemu się podobałam, już nie pamiętam, ale jakieś 2-3 lata później ja poznałam jego siostrę gdzieś przypadkowo. I ona mi mówiła, że u niego na ścianie w pokoju jeszcze długo, chyba z 2 lata potem, nawet po tej całej sytuacji w tym szpitalu, moje zdjęcie wisiało u niego na ścianie, więc musiałam mu dużo dla niego znaczyć, nie? Także to było bardzo miłe. No to był ten Darek, nie wiem o co chodziło. No to był ten Darek. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Kto był po Darku? Po Darku był Marek. Marek. Marek to było, można powiedzieć, bardziej chyba zauroczenie mojej mamy niż moja. Bo on dla mnie był zbyt spokojny. On był taki fajny, taki blondasek, milutki, grzeczny. Dzisiaj może bym bardziej doceniła takiego chłopaka niż wtedy. On był dla mnie za spokojny, a ja potrzebowałam więcej action, więc on tak nie bardzo się wpisywał wtedy w te moje kanony. Potrzebowałam bardziej takiego właśnie trochę zadziora, nie? No, ale moja mama to wtedy taka nim zachwycona była. On taki grzeczny, on taki ułożony, on by był takim dobrym mężem i wiecie, znacie te gadki, nie? To człowiek tam niby młoda, ale jak już się zaczyna... Ale to było już tak gdzieś w wieku między 15-16, nie? No to już takie, zaczynają się te miłości takie coraz poważniejsze. No, ale on jakoś... nie przypadł mi do gustu i to się skończyło z mojej strony. I co tam jeszcze z tych wspomnień? No i w sumie chyba po Marku, nie wiem czy coś tam było, było takie jeszcze jedno, nie wiem co to było, ale coś było. Dla mnie niezbyt ważne, dla innej osoby trochę może bardziej ważne, dlatego też nie chcę o tym mówić. No i później była historia już z moim potem przyszłym mężem, a sytuacja wyglądała tak. Wybrałyśmy się z koleżanką Zosią na odpust. No i chodzimy po tych budach, oglądamy, wybieramy, a ja jeszcze z takim jebutnym jęczmieniem na oku. Tutaj taka gwiazda, wiecie, wyczesana, wyfryzowana, super ubrana i w ogóle takie laseczki, no bo to się różnie może trafić na takich straganach, można kogo poznać, nie? No i się tak wylaszczyłyśmy, no ale tego takiego jęczmienia miałam i wstydziłam się jak cholera, no jak? No i tak gdzieś tam opuszczałam tą głowę. No i przejeżdżał znajomy na motorze z jakimś tam kumplem i tylko coś tam mi pomachali, bla bla bla, no cześć i pojechali. Tak nie za bardzo się tam nawet do nich odwracałam przez tego jęczmienia, bo się wstydziłam. No i minęło kilka dni. Przyjeżdża kumpel do mnie pod dom na motorze i przywiózł drugiego gostka. I mówi tak: słuchaj, to jest ten i ten, on cię chce poznać. Zostawiam go tutaj. Do widzenia. No i tak wyglądało poznanie się z moim już później przyszłym mężem, bo jak już się przykleił, to już się później nie odkleił. No i spędziliśmy ze sobą w sumie 18 lat. No i z tego związku jest właśnie moja córka Marta. Było jak było. O kolejnych związkach już nie będę opowiadać, bo to już są zbyt poważne tematy. Ale jeżeli chodzi o takie młodzieńcze miłości, to każdy to przeżywał. No i tak to właśnie wyglądało u mnie. Także każda z Was, czy tam każdy, ma jakieś swoje historie i miło do nich wraca. Muszę dać Grzesiowi ocenzurować ten filmik, żeby się nie denerwował. Także to, co będę mogła puścić, to Wam puszczę. No i tak, fajnie jest powspominać. Także fajnie było z Wami powspominać. Na pewno Wy też... Oj, tak ta róża pięknie pachnie, mówię Wam. No taka cudna. Ach. Także fajnie było z Wami powspominać. Wy na pewno też macie jakieś zarąbiście ciekawe historie romantyczne. A nie, jeszcze poczekajcie. Jeszcze miałam w międzyczasie taką... jak to się mówi? Platoniczną miłość. O! Właśnie, jeszcze w międzyczasie miałam taką platoniczną miłość w średniej szkole. To był taki Daniel. Ja byłam w pierwszej klasie szkoły średniej, a on był w ostatniej klasie. O, to była moja też wielka miłość, ale to polegało na tym, że ja na przerwach siadałam sobie na schodkach i zawsze mu się przyglądałam, jak on grał w ping-ponga, albo jak grał w siatkówkę, to gdzieś tam siedziałam i tak, wiecie, kochałam go tak z daleka. No przecież on gdzie to, ja to miałam 14 chyba, a on miał wtedy pewno 17-18, to już był dorosły chłop, gdzie on by na taką gówniarę zwrócił uwagę. Także to była taka moja platoniczna miłość i to też długo pamiętałam. A jeszcze była jedna... Jezu, popatrzcie ile tego... Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko obrobiłam, ale jeszcze miałam taką miłość. W domu naprzeciwko mieszkał chłopak, który się nazywał Dominik. To była też fajna historia. To była całkiem zabawna historia z tym Dominikiem. Bo my to jak ta przysłowiowa czapla i żuraw. Jak ja coś chciałam więcej, to jakby on się dystansował. Znowu jak on chciał więcej, to ja się... I to takie było, wiecie, to taki magnes, ale wstydziliśmy się. To też był jakiś taki wiek, nie wiem, 13, 14, nie wiem dokładnie, to jakoś tak jeszcze zanim poznałam potem tego mojego męża, ale to się ciągnęło przez dosyć długi czas. I to tak, albo ja kogoś poznałam, albo on, to czasami pogadaliśmy. Tacy strasznie onieśmielaliśmy siebie. No, ale on był też wtedy dla mnie zajebiście przystojny. On miał takie kryształowo, chyba niebieskie oczy i czarne włosy. No, to taki gościu przystojny jak dla mnie. No, i taką, wiecie, taką grzywkę, którą zarzucał, taką. Taka była wtedy moda na to, takie długie grzywki, nie? No to właśnie taką grzywką tak zawsze zarzucał. Taki był cool. Ale miałam też taką śmieszną z tym sytuację z moją tamtejszą przyjaciółką z tamtych czasów, Zośką. Wiecie, jak to podkochiwałam się, no i chciałam sobie czasami go tak częściej zobaczyć. I zawsze wracaliśmy ze szkoły, mieliśmy takie swoje trasy, dwie właściwie, ze szkoły do osiedla, się przechodziło tam koło kościoła, tam były takie drzewka i tak często dzieciaki sobie lubiły tamtędy wracać. No i po jakimś czasie już wiadomo, kiedy kto kończy lekcję, o jakich godzinach. On był w klasie wyżej, już też mniej więcej wiedziałam, a on ma jedną lekcję więcej, czy coś. Mówię, tej Zośka, chodź, idziemy pod tym kościołem, usiądziemy tam pod tym drzewem, nie? No i także niby sobie plotkujemy, gadamy, a ja sobie na niego tam pokukam trochę, jak on będzie szedł, nie? On mówi, no to dobra. No i tak, a poszłyśmy z tą Zośką pod to drzewo. No i oczywiście siedzimy i czekamy, zaglądamy tam, gadamy sobie o tych chłopakach. Znaczy idzie Dominik, nie? Idzie tam z jakimś kumplem i się wykupiają i tak, mówię, zobacz jakie ciacho, ona też, ten drugi kolega też fajne ciacho, nie? I tak im się przeglądamy, no przeszły te chłopaki, pomachały nam, no ale jakoś nie wyszło z tego nic więcej, przeszli No i tak mówię, no to Zośka, się zbieramy, nie? No i tak się coś tego... No i mówię, Zośka, zbieramy się, nie? No wstajemy i tak mówię, kurde, tak nam śmierdzi coś i śmierdzi. Mówię, o co chodzi? Ja miałam taką długą, czarną spódnicę wtedy. Ja tak okręcam tą spódnicę wokół pasa, a tutaj na tej spódnicy miałam taki wielki placek. Usiadłam na kupie, po prostu usiadłam na jakiejś chyba psiej kupie. I także powiem wam, że to, że ten Dominik się tam nie zatrzymał z tym kolegą, to uratowało moją godność. Bo sobie wyobraźcie, jak ja bym wstała taka śmierdząca kupą i z takim brązowym plackiem na tej spódnicy. To już chyba do końca życia bym mu się nie pokazała. No, to taka śmieszna anegdotka z tym związana. No, ale tak jak mówię, z tej miłości nic nie wyszło. On potem się gdzieś tam na studia... No, czyli tak jak mówię, z tej miłości też nic nie było, potem były właśnie jakieś tam kolejne, także dużo tego było dosyć, na pewno niektórych tam mniej ważnych Wam nie opowiadam, bo takich zauroczeń młodzieńczych to każdy ma co chwilę, gdzieś tam pojedzie, pójdzie, kurczę, do sklepu, stoi w kolejce i od razu mu się oczy błyszczą, no, także takich różnych sytuacji było dużo. Zobaczę, co będę mogła wykorzystać z tego materiału, który nagrałam. Zobaczę, co mi Grzegorz pozwoli opublikować. No i tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!